Wyznacznik jest funkcją. Funkcją, która macierzy przyporządkowuje liczbę. Tak tutaj myślimy o wyznaczniku. No i w jednym z poprzednich filmów ja zdefiniowałem wyznacznik jako jedyną funkcję, która spełnia trzy warunki, które tutaj dla przypomnienia są napisane. Po pierwsze, wyznacznik jest funkcją liniową względem każdej kolumny macierzy A. Liniową względem każdej kolumny oddzielnie, co się określa słowem, że jest funkcją wieloliniową. Po drugie wyznacznik jest antysymetryczny, jest funkcją antysymetryczną względem zamiany dowolnej pary kolumn, czyli jak zamienimy dowolne dwie kolumny miejscami, to wartość wyznacznika zmieni znak na przeciwny. No i trzeci warunek był taki, że wyznacznik macierzy jednostkowej jest równy 1. No i w jednym z filmów pokazaliśmy, że istnieje dokładnie jedna funkcja, która spełnia te warunki i wyprowadziliśmy wzór na nią, a tutaj sobie zobaczymy, jak Wiele, tak naprawdę to tylko kilka, ale bardzo ciekawych własności wyznacznika można wyprowadzić bardzo łatwo, korzystając wprost z tej definicji. I dlatego właśnie ta definicja jest taka fajna, że, że własności różne można dowodzić korzystając wprost z tej definicji, wprost z tych własności, a nie odwołując się do konkretnego wzoru na wyznacznik. Więc pierwsza własność będzie taka, że jak mamy wyznacznik iloczynu dwóch macierzy: A razy B. To udowodnimy sobie za chwilę, że to jest wyznacznik macierzy A razy wyznacznik macierzy B. Jak to udowodnić? Napiszmy sobie tutaj dowód. No, jak już mówiłem, skorzystamy z tej definicji, która była. Najpierw tutaj chciałbym przypomnieć, że stosowałem taki zapis, że macierz B możemy sobie wyobrazić, że to jest kolekcja kolumn macierzy. B1, B2 i tak dalej, aż do Bn. Czyli to jest ciąg kolumn. Czyli to są takie wektory kolumnowe. Jak je ustawimy jeden obok drugiego, no to dostajemy macierz. No i tutaj, ponieważ wyznacznik jest z definicji funkcją, która jest liniowa względem każdej kolumny oddzielnie i te kolumny możemy zamieniać miejscami, wtedy znak wyznacznika się zmienia na przeciwny, no to tutaj wygodnie jest yy, Właśnie zapisać macierz jako kolekcję jej kolumn. No, i teraz tutaj w tym dowodzie zrobimy to tak. Napiszemy sobie definicję. Zdefinimy sobie pewną funkcję f z indeksem a, czyli ta funkcja będzie, będzie numerowana jak gdyby macierzami a, a będziemy na nią patrzeć jako na funkcję macierzy b. I z definicji to oznacza definicję, ta funkcja będzie równa wyznacznikowi macierzy A razy B. Czyli my na razie zapominamy, jak gdyby ustalamy sobie pewną macierz A i później już się nią nie zajmujemy i traktujemy tę funkcję jako funkcję macierzy B. Czyli tutaj argumentem tej funkcji jest ta macierz B. Ta macierz B jest tutaj argumentem funkcji i ona występuje tutaj zarówno po prawej, jak i po lewej stronie tej definicji. Czyli to jest definicja pewnej funkcji od macierzy B. I teraz zajmiemy się własnościami tej funkcji jako funkcji od macierzy B. Po pierwsze zauważmy, że ta funkcja jest liniowa względem kolumn macierzy. Ja tu podglądam, żeby zobaczyć, jakim kolorem to napisałem. Czyli tak. Po pierwsze zobaczymy, że ta funkcja FA jest liniowa względem kolumn względem. Kolumn macierzy B. Macierzy B. No to jak to zobaczyć? Zapiszmy sobie F A od macierzy B, używając właśnie tych oznaczeń, zapisać to jak to będzie na kolumnach macierzy B, żeby zobaczyć tę liniowość z jednym kolumn. No to wiemy, że to jest z definicji wyznacznik A, razy B, ja tutaj piszę tę macierz B innym kolorem właśnie, żeby podkreślać, że, że traktujemy to jako funkcję tylko macierzy B a macierz A jest jakaś ustalona no to zobaczmy czyli napiszemy, że to jest tak wyznacznik no i tutaj będę miał co chcę zapisać teraz jako argument tego wyznacznika kolejne kolumny tego iloczynu jak się mnoży macierze? żeby obliczyć pierwszą kolumnę iloczynu macierzy to co muszę zrobić? Muszę macierz A, tę która jest po lewej, pomnożyć przez pierwszą kolumnę macierzy B, która jest po prawej, czyli kolumnę B1. Czyli jak pomnożę macierz A przez kolumnę B1, to dostanę pierwszą kolumnę tego iloczynu, tego iloczynu macierzy. I tak dalej. Jak chcę obliczyć drugą kolumnę iloczynu macierzy, no to mnożę macierz tę po lewej A przez pierwszą przez drugą kolumnę. Jak chcę obliczyć drugą kolumnę, to, to mnożę przez drugą kolumnę macierzy B tej po prawej. I tak dalej. Jak zliczyć trzecią kolumnę iloczynu no to mnożę macierz A przez trzecią kolumnę macierzy B. I na końcu, jak obliczam ostatnią kolumnę, no to mnożę. Tutaj wszędzie jest mnożenie, tak, mogę to podkreślić. Macierz A przez ostatnią kolumnę macierzy B. No i teraz napisałem to w ten sposób i teraz widzimy, jak zależy ta funkcja FA od macierzy B od poszczególnych kolumn macierzy B. Zastanówmy się, jak się teraz przekonać, że ta zależność jest liniowa względem każdej kolumny. Popatrzmy na pierwszą kolumnę. Jak to zależy od tej kolumny B1? Czy ta zależność jest liniowa? No tutaj mamy kolumnę B1 pomnożoną przez macierz A. Mnożenie kolumny, wektora kolumnowego przez macierz jest operacją liniową. Jak tutaj wstawię sumę kolumn, no to zamieni się to na sumę iloczynów. A razy pierwsza kolumna, a razy druga kolumna. Jak pomnożę tę kolumnę przez liczbę, to wynik się pomnoży przez liczbę, czyli ta operacja jest addytywna i multiplikatywna. Mnożenie przez macierz jest po prostu operacją liniową. Następnie wynik tego mnożenia jest pierwszym argumentem tego wyznacznika tutaj, pierwszą kolumną, od której obliczamy wyznacznik. A z definicji wiemy, że wyznacznik jest funkcją liniową względem każdej kolumny. Czyli jak patrzymy na zależność od kolumny B1, to to jest złożenie dwóch operacji liniowych, mnożenia przez macierz i następnie wyznacznika. Od tej kolumny i innych kolumn. No i analogicznie można pokazać, zupełnie analogiczne rozumowanie ma zastosowanie do pozostałych kolumn. W każdej kolumnie mamy to samo złożenie operacji liniowej polegającej na mnożeniu przez macierz, no a potem wynik jest jednym z argumentów wyznacznika. Wiemy, że wyznacznik jest liniowy względem każdego z tych argumentów, wprost z definicji. No czyli widzimy, że ta funkcja rzeczywiście jest liniowa względem kolumn macierzy B. Tej macierzy B. Którą tutaj możemy dla podkreślenia na jaskrawo zielono napisać. Teraz druga własność to była ta antysymetria. Chyba już widzicie, do czego ja zmierzam. Tak? Chcę pokazać, że ta funkcja to będzie wyznacznik. To nie będzie dokładnie wyznacznik, ale zaraz się przekonamy, jak to będzie. Czyli pokażemy teraz, że ta funkcja FA jest antysymetryczna, jest antysymetryczna, względem, względem tych kolumn. B1, B2 i tak dalej, aż do Bn, czyli względem argumentów tej funkcji. No dobrze, właściwie nie muszę tu niczego pisać. Dlaczego? Dlatego, że mam tutaj ten wzór, którym się posłużę. Co się stanie, jak zamienimy jakąś parę kolumn tutaj, na przykład zamienimy kolumnę B1 z kolumną B2? To co się stanie? No, b2 znajdzie się w tym miejscu, a b1 znajdzie się w tym miejscu. Zamienią się miejscami. A co się stanie z wyznacznikiem? No, po prostu zamienią się argumenty wyznacznika. Tutaj ten argument na niebiesko zaznaczony i ten argument też mogę na niebiesko zaznaczyć. Jeżeli zamienię kolumny b1 i b2, to zamienią się całe te argumenty, bo obie te kolumny są pomnożone przez tę samą macierz. Czyli zamienią się argumenty wyznacznika. Wyznacznik, przy zamieniach dowolnej pary argumentów, dowolnej pary kolumn, zmienia znak na przeciwny. Czyli korzystając z tego, że wyznacznik jest antysymetryczny, dostajemy od razu ten wynik, że ta funkcja FA jest antysymetryczna względem, względem zamiany kolumn B1, B2 i tak dalej. I to oczywiście rozumowanie stosuje się do dowolnej pary kolumn. Tutaj wziąłem na przykład pierwszą i drugą, ale... Ponieważ wyznacznik jest antysymetryczny względem zamiany dowolnej pary kolumn, wtedy również ta funkcja FA będzie antysymetryczna względem zamiany dowolnej pary kolumn, bo każda kolumna to jest po prostu macierz A razy kolumna macierzy B. Jak zamienię kolumny macierzy B w tym wzorze, no to po prostu zamienią się argumenty wyznacznika. Zamienią się kolumny tej macierzy, która jest wynikiem tego mnożenia. Czyli widzimy, że ta funkcja spełnia dwa pierwsze warunki tej definicji. I teraz zostaje właśnie najciekawszy element tego dowodu. No bo w tym wzorze, w tym filmie, w którym wyprowadzałem wzór na wyznacznik, jak skorzystaliśmy już z tych pierwszych dwóch własności, to się okazało, że ta funkcja, która jest wieloliniowa, liniowa w każdym argumencie i antysymetryczna, jest proporcjonalna do wartości wyznacznika na macierzy jednostkowej. Czyli każda taka funkcja, która spełnia te dwa pierwsze warunki, jest proporcjonalna do. Wyznacznika macierzy jednostkowej. No i my tutaj zażądaliśmy, żeby, żeby wyznacznik macierzy jednostkowej był równy 1. No ale dla tej funkcji fA tak nie musi być. Tutaj ten współczynnik proporcjonalności może być inny. I żeby go obliczyć, no to po prostu obliczmy wartość teraz tej funkcji fA od macierzy jednostkowej. I możemy to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze, obliczmy wprost z definicji tej. Tej funkcji, czyli że to jest wyznacznik. A razy, czyli teraz jako argument tutaj wstawiam macierz jednostkową. No jak pomnożę cokolwiek przez macierz jednostkową, no to dostanę wyznacznik macierzy A. Dobrze. No ale teraz powiedziałem przed chwilą, że z tych własności wynika, że ta funkcja FA od macierzy B musi być proporcjonalna do wyznacznika. Czyli to jest jakaś stała proporcjonalności. Oznaczmy sobie ją literką C, razy wyznacznik macierzy B. To wynika z tych własności, ponieważ ta funkcja spełnia te dwie pierwsze własności tej definicji wyznacznika, no to wiemy, że ona musi być proporcjonalna do wyznacznika macierzy B. To, czego nie wiemy, to jaki jest ten współczynnik proporcjonalności. Ale tak naprawdę, to my ten współczynnik proporcjonalności już obliczyliśmy. Dlaczego? No bo jak zgodnie z tą definicją ja tutaj obliczę, znaczy jak zgodnie z tym równaniem obliczę wartość tej funkcji na macierzy jednostkowej, czyli obliczę ją tym sposobem, który tutaj mam na dole, no to wyjdzie mi stała C razy wyznacznik macierzy jednostkowej. Razy wyznacznik macierzy jednostkowej. A wyznacznik macierzy jednostkowej jest równy 1, czyli to musi być równe po prostu C. No, i teraz jak popatrzymy na to pierwsze równanie, tutaj mamy to samo po lewej i tu mamy to samo po lewej. Obliczone różnymi sposobami, ale to musi być to samo, czyli wyznacznik macierzy A to musi być ta stała proporcjonalności. Czyli dostajemy rzeczywiście taki wzór, że wartość tej funkcji f od a od macierzy b, ciągnął ten kolor, to jest to samo co stała proporcjonalności. Wyznacznik macierzy A razy wyznacznik macierzy B. No i to jest dla dowolnej macierzy A taki wzór. A jest pewną ustaloną macierzą tutaj, ale to jest dla dowolnej macierzy A. Czyli ostatecznie, jak sobie przypomnimy, że ta funkcja F A od macierzy B to, było po prostu, to był po prostu wyznacznik macierzy A razy B, no a po prawej mamy to samo, czyli wyznacznik macierzy A razy wyznacznik macierzy B. I udowodniłem to, co miałem udowodnić. Teraz pokażę, jak można ten sam argument wykorzystać do dowodzenia podobnych własności. Udowodnimy sobie teraz kolejną własność, mianowicie taką, że wyznacznik takiej macierzy blokowej, że tutaj mam macierz A, tutaj jest macierz 0, tu jest 0, a tu jest macierz jednostkowa. Czyli to jest taka macierz blokowa, gdzie tutaj mamy jakąś dowolną macierz. Tutaj mamy macierz jednostkową, a poza, poza diagonalą, jak gdyby taką macierzową diagonalą, mamy same zera. No to pokażemy, że wyznacznik takiej macierzy, to że to jest po prostu wyznacznik macierzy A. Jak się o tym przekonać? No, rozumowanie jest dokładnie analogiczne. Definiujemy sobie pewną funkcję. Funkcja F od macierzy A. I ta funkcja z definicji będzie równa wyznacznikowi tej, tej macierzy, Blokowej. Tutaj mamy zera, tutaj jest macierz jednostkowa. No to zobaczmy, że, że jako funkcja kolumn macierzy A, to ta funkcja f od A jest ta funkcja f jest, liniowa, jest wieloliniowa. Dobrze, napiszmy, jest wieloliniowa. Jest wieloliniowa jako funkcja kolumn. Kolumn tej macierzy A. No bo jeżeli tutaj jakąś kolumnę pomnożymy przez liczbę, no to ponieważ wyznacznik jest funkcją liniową z danym kolumn, a tutaj te kolumny po prostu są wstawione te same, tylko mają dopisane zera na dole. Są po prostu przedłużone o ileś zer. Więc wszystkie te własności, które ma wyznacznik, stosują się również do tych wydłużonych kolumn. Bo tutaj to wydłużenie jest o same zera. Jak tutaj jakąś kolumnę przedstawimy jako sumę dwóch kolumn, to wyznacznik będzie sumą wyznaczników. Jak jakąś kolumnę pomnożymy przez liczbę, to wyznacznik się pomnoży przez liczbę. Więc jest liniowa jako funkcja kolumn, no ale również jest antysymetryczna. Jest antysymetryczna, ponieważ ta funkcja jest antysymetryczna względem zamiany kolumn macierzy A. Antysymetryczna. No bo te kolumny, które tutaj mamy, to są po prostu te same kolumny, tylko wydłużone o zera. Jeżeli zamienimy jakieś kolumny macierzy A miejscami, no to one się zamienią właśnie również w tej powiększonej macierzy i znak tego wyznacznika zmieni się na przeciwny. Czyli ta funkcja f od a spełnia oba te pierwsze warunki, pierwsze dwa warunki. Więc wiemy, że ta funkcja musi być w takim razie proporcjonalna do wyznacznika. Czyli wiemy, że f od a. Musi być proporcjonalna do wyznacznika, no to weźmy tu jakąś stałą, proporcjonalna do wyznacznika macierzy A. No a obliczmy teraz wartość F od A na jedynce, na macierzy jednostkowej. No to będzie C, zaraz tu uzupełnię tamtym kolorem, razy wyznacznik macierzy jednostkowej, czyli to będzie po prostu C. No a obliczmy wprost z definicji tej funkcji, funkcji f, ile to jest. Obliczmy f od macierzy jednostkowej, czyli dokładnie tak samo jak poprzednio. No to wiemy, że to jest wyznacznik takiej macierzy, która tutaj ma jedynkę, tutaj ma same zera, tutaj ma jedynkę. Być może te jedynki są różnych, różnych rozmiarów, że to nie są takie same, bo tutaj nigdzie nie było powiedziane, że, że te macierze muszą być takich samych rozmiarów. One mogą być dowolnych rozmiarów, wtedy te, te tabele zer będą prostokątne. Więc te jedynki tutaj mogą być różnych wymiarów, ale jak napiszemy taką wielką macierz, która ma tutaj na diagonali same jedynki, potem same zera, potem znowu są tylko jedynki same zera, no to wiemy, że to jest po prostu taka wielka macierz jednostkowa, czyli jej wyznacznik to będzie po prostu 1. No i teraz widzimy, że ta stała proporcjonalności C musi być równa 1, czyli widzimy, że ta funkcja FA to jest po prostu 1 razy wyznacznik macierzy A. Czyli rzeczywiście Udowodniliśmy to, co mieliśmy udowodnić. I już na sam koniec udowodnimy sobie taki fajny wzór, ostatni już, że jak mam wyznacznik takiej macierzy blokowej, gdzie tutaj mam jakąś macierz A, tutaj mam jakąś macierz B, a tutaj są zera, czyli teraz zamiast jednost jednostkowej macierzy mamy tutaj macierz B, to, że to jest wyznacznik macierzy A razy wyznacznik macierzy B. Bardzo pożyteczny wzór i bardzo łatwy do udowodnienia stosując znowu ten sam dokładnie argument, który stosowaliśmy poprzednio. Czyli tak, zdefiniujemy sobie znowu funkcję f z indeksem a od macierzy b, że to będzie wyznacznik, właśnie czegoś takiego. I teraz znowu traktujemy to jako. Funkcję tylko macierzy B, czyli A jest jakaś ustalona, i jako funkcja macierzy B traktujemy tę funkcję. No i teraz znowu możemy zobaczyć, że ta funkcja jest liniowa względem kolumn macierzy B. Dlaczego tak jest? No bo tutaj te kolumny macierzy B w tym wzorze po prawej są po prostu rozszerzone o same zera u góry. Czyli mamy kolumny macierzy B tutaj w tej, w tej wielkiej rozszerzonej macierzy, a nad nimi są, są same zera. Więc ponieważ wyznacznik jest liniowy względem każdej kolumny, no to jest liniowy względem takiej kolumny, gdzie mamy u góry same zera, a na dole mamy kolumnę macierzy B. Więc jest liniowy względem każdej kolumny macierzy B. Również jak zamienimy kolumny macierzy B miejscami, no to zamienią się tutaj te kolumny, a u góry po prostu zera z zerami się zamienią. Niczego to nie zmieni. Więc zamiana kolumn macierzy B to znaczy zamianę kolumn tej rozszerzonej macierzy. To są równoważne operacje. Jeżeli zamienimy kolumny macierzy B, to zamieniają się miejscami kolumny tej wielkiej macierzy rozszerzonej o zera, a wyznacznik jest antysymetryczny względem takiej zamiany, więc ta funkcja FA jest liniowa względem każdej kolumny macierzy B i jest antysymetryczna względem zamiany kolumn macierzy B. Czyli wiemy już, że ta funkcja F z indeksem A od macierzy B Musi być proporcjonalna do wyznacznika macierzy B. Że tu będziemy mieli jakiś współczynnik proporcjonalności, który sobie oznaczymy C razy wyznacznik macierzy B. Jako funkcja macierzy B, ona musi być proporcjonalna do wyznacznika macierzy B. No i teraz znowu możemy po prostu zrobić dokładnie ten sam trik po raz trzeci i obliczyć wartość tej funkcji na macierzy jednostkowej. Dwoma sposobami. Czyli tutaj wstawimy teraz zamiast macierzy B macierz jednostkową. No i tutaj muszę mieć C razy wyznacznik macierzy jednostkowej, czyli, czyli to będzie po prostu C, bo wyznacznik macierzy jednostkowej to jest 1, czyli wyjdzie mi po prostu C, a z drugiej strony wstawiając do definicji tej funkcji macierz jednostkową, czyli to będzie wyznacznik. Macierzy, i tutaj mam A0, 0 i macierz jednostkową. Podkreślam tutaj, że to jest właśnie innym kolorem, że wiadomo, że to jest funkcja tej właśnie macierzy. No ale tutaj skorzystamy z tego, co udowodniliśmy poprzednio, że to jest po prostu wyznacznik macierzy A. Po to mi, był ten, po to mi była ta poprzednia własność. No i teraz widzimy, jak porównamy te dwie linijki, że C musi być równe wyznacznikowi macierzy A. Czyli jak tutaj wstawię zamiast C wyznacznik macierzy A. A przypomnę sobie co to jest FA od B. No to dostanę ten wzór, który chciałem udowodnić, że wyznacznik takiej macierzy A B 0 to jest po prostu wyznacznik macierzy A razy wyznacznik macierzy B. No i znowu udowodniłem te wszystkie własności. Tutaj trzeci raz skorzystałem z takiego samego triku, nie odwołując się do żadnych trudnych wzorów na, nie przeliczając tych wszystkich elementów macierzowych i tak dalej, tylko korzystałem tylko z własności definicyjnych wyznacznika. I bardzo łatwo, korzystając z tych własności, można do dowodzić właśnie tego typu wzory. Uważam, że to jest piękny przykład takiego rozumowania matematycznego. Czyli udowodniliśmy sobie tutaj różne własności wyznacznika, korzystając tylko z tych definicji.